Witam was bardzo serdecznie w grze Outlast 1. Co prawda już na moim kanale on był, ale jestem głupim debilem i pozapominałem połowę rzeczy, ale początek chyba raczej pamiętam. Jak się biega, to wszystko pamiętam. Chociaż nie wiem, nie wszystko. Ale damy chyba radę. Dobra, prąd włączymy. Czemu to jest kurwa tak ciemno? Dobrze, że chociaż drzwi widzę. Co tutaj mają? Tak. Aha, dobra, telewizor. Tego telewizora akurat zapomniałem. Wiecie co, ja może sobie gammę zmienię. Dlaczego mam grafikę na najniższą? To będzie za prosta gra, to są ustawy, tak, tak, wróć do gry. Od razu lepiej. I dlaczego mam na najniższe ustawienia? Bo mój komputer jest słaby. Po prostu jest słaby. I jak gram po prostu z nagrywaniem, to mi ta gra tak laguje, nie? Znaczy na odcinku teraz też laguje, bo ja sam to widzę i odczuwam. To i z tego co pamiętam, to te dokumenty nie trzeba ich czytać, bo są zbędne. Okej, w kiblu jestem. W kiblu tam Marian siedzi. Dobra. No musiał być debilem, żeby tam wejść, ale oczywiście ta gra nam tak każe, to tam musimy iść, nie? Dobra. Jest tu coś ciekawego, co można zwiedzić. Teamwork. Team player, coś tam. Revard chyba. Tam było. Patrick, jakiś tam. Coś wygrał. Pokój. Mam radyjko. Zegary. Nie, tu się włączał kamerę. Aha, tutaj, dobra, na myszce. Jest aktualnie 3 po 9 na wieczór. No tu ciemno jak w dupie. Kurwa. Tego dźwięku się trochę wystraszyłem. I chuj, coś mnie wciągnie. A boi, nie? Srął? Mu się zaś zachciało zwrócić i się wrócił. Nie wróci jeszcze raz. Nie. Dobra. Dobra, nie dostrzegłem się. Kajtam wcale. Dygłem tylko. Jezu! O, cześć. Dobra, spoko. Wiem, ty coś będziesz gadać. Gruby. To jest głupi, że on mnie w ogóle teraz nie łapie, nie? Baterię chcę. Ciemno jak w dupie, tu baterii nie posiadam. Dobra, spoko, elo. Może tu jakaś bateria będzie? Nie wiem, wejdę sobie tu. Nie, do dupy sobie wejdę. I tu mnie chuj zrzuci, znajdziecie. I właśnie to jest gruby. Jest strasznie brzydki. Cerema wujka Stefana. Aż se zapalę. Merciful God, you have sent me an apostle. Witness, brother, zawsze musi być, nie w jakimś horrorze. No co? Dobra. Jedziemy z tematem. Ucieknij z psychiatryka, dostań się do pomieszczenia ochrony. Dobra. O, to niezły fitness. Tu się kłóca na kół, tak?
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, baby. Disco Star. Normalnie. Dobra. Obśrupani. Ja pierdolę. Co tu się odpierdala, ludzie? Dokumenty? Z tego co wiem, to chyba w tej grze nie trzeba tych dokumentów zbierać. Ale ja wolę zebrać. Siema, Benek. Ja przeskoczę koło ciebie. Ci tu patrzą na krew, fajna krew, nie wiem. Fajne dwa gipsy na ręce. Tobie co się stało? Typie. Dobra. Ciul, jak on wbiegł, ja pierdolę. Dobra. Mogę jakoś skoczyć. O. Bateria. Czemu je zebrać nie mogę? What the fuck? Aha, dobra. Wtedy mogę zejść. Dobra. Ogarniam. Ale dalej nie ogarniam, jak tu się... Znaczy, no, ogarnąłem kamerę już, jak to się robi. Tu. I F-ka to jest po prostu pokazanie tego. Ja sobie zgaszę fajkę, jakby co. Dobra, nice. Ja pierdolę. Wypierdalaj, kurwa. Typie. Ja będę z tobą pierdolił. Daj mi chuju spokój. Kurwa. Gdzie ja teraz iść mam? Czekaj, dostałem jakąś kartę. Może ona do windy działa? Aha. Spoko, zawsze z windy można skakać, nie? Ja bym na przykład tak chciał skoczyć. Ale ja bym na nogi upadł. A nie na łeb. Tutaj? Tutaj ta karta nie pasuje. A może tu gdzieś komputer odpalić czy coś? O, dokumentów nie odpalę raczej kartą. To może do piwnicy skoczyć. Trzeba. Ała, 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 lagi. Dobra. Piwnica zamknięta. Spoko. Ała! Jakie lagi. Typy. Ała! Widzicie, że to... Ło, ło. Co się odpierdala? A, ten. Sprzątaczka, zawsze spoko. Nie wiem, czy ja tu wchodzić chcę. Witness. Whiteness. Powinno być fitness, kurwa. Chciał sobie loda zrobić, ale... Jakoś tak mu wyszło, że nadwyrężył sobie kręgosłup, dupę, od... Znaczy dupę? Odbyt? Nogę? I tak jakoś się stało, że... Głowa tu jest! To jest najlepsze, że mu jeszcze oczy się świecą, nie? Ja mam to jak wsadzę swoją głowę do kibla łącznie z ręką. Pierdolona lampa. A mogę tędy przejść? Nie, chuja. Nie mogę. Fajnie by się tak dało przeskoczyć przez te. No i teraz na bank mi coś na ryj wyskoczy. Nie? Tu pewnie jest ta karta magnetyczna, ale zaraz zobaczę, co tutaj jeszcze mamy. Kurwa, tych dokumentów jest.
Jak mu się ręce wy... Ja tak nie potrafię, u nas pedagog w szkole tak. Tak jedynie rękę umie dać. Pedagog zawsze spoko, nie? Ciemno jak w dupie. Jeszcze tu. Tu się wdupił ten typek. Nie wiem, czy ja tu wchodzić. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. To wiemy już jedno. Jest tu gruby. Są tu jakieś obśrupańce, które na bank będą nas chcieli zabić. I pamiętam z tego, że będzie ten kurwa pierdolony duch Wallrider, czy jakoś tak będzie nas gonił. Znaczy, no nie wiem tam, jak on się nazywał. Powinno być w dokumentach. Wallrider. No dobrze, przeczytałem. Chodź mężczyzna. Pacjent twierdzi, że zrobił... No, nie chcę mi się tego czytać, kurwa. Ja jest zdrowa, tylko to czytać. Jak my hakujemy system? Trzeba spojrzeć na kamery. Łysy. A ten łysy to jest ksiądz. Kurwa, cimno. Ała, ale mnie laguje. Schowaj się w szafie. Okej. Wiecie, co jest najlepsze, że tak słyszałem, że on kurwa potrafi nawet w trudnym szybciej od nas biegać. Nie otwieraj tej szafy. Tam to możesz. Ty nie otwieraj. Sam jesteś kurwa sukiem i prosiakiem. A nie, przepraszam, ty jesteś kurwa wielorybem i cwelem. Więc się pierdol tej typie. Kurwa. Szmato. Wypierdzielaj typie. Już można iść? Tu się wbił. Dalej nie mogę tam wejść. No ja chciałem tam iść. To teraz mam zadanie. Dostarczyć generator w piwnicy. No piwnica jest tu. A teraz nagle jest nieparte. O, zapisywanie. Więc mam nadzieję, że tutaj możemy skończyć ten odcinek. Jeżeli wam się spodobało, możecie stawić łapkę w górę. Jeżeli seria z tego może się przyjąć, tak jak poprzednia, z tym cheaterem, to będę bardzo zadowolony. Ja jestem Duszek. Żegnam się z wami. Cześć, do następnego odcinka. Piona. Siema.